Idę w kolejnym filmiku, perfumowo, trochę recenzującym, trochę zapowiadającym, a i też makijażowym. Makijaż, jak widać, dopasowałam w dużej mierze do kolorystyki mojej koszulki. Użyłam różnych cieni, generalnie jest taki dosyć różowawy, ale jest przełamany tym troszeczkę bardziej przełamanym błyskiem w kąciku. Jest to cień Shift z Alter Ego. On ma taką troszeczkę poświatę chłodniejszą. Użyłam troszeczkę różowości matowych z paletki Pastele Neon Matte z Glam Shopu, a ten błysk taki troszeczkę, bym powiedziała, rose gold, powiedzmy. Wszystko się fajnie wpasowało. To jest cień marzenia z autoportretu. Ja mogę powiedzieć tyle, że praktycznie większość paletek z Glam Shopu, że tak powiem, rozparcelowuję. Zostają sobie tylko takie cienie, które mi pasują, które mi się nie dublują, które kolorystycznie dobrze dla mnie, na mnie leżą. A i też po prostu, żeby ograniczyć ilość tych paletek. Poza tym, jak już kiedyś wspominałam, nie odpowiada mi w większości przypadków zapach tych palet, tego materiału, tego kartonu. Także po prostu pozbywam się tego i zmniejszam ilość tego wszystkiego oraz po prostu zostają sobie tylko takie, które chcę i mam je po prostu pod ręką w jednym miejscu w palecie magnetycznej, także wydaje mi się, że rozwiązanie generalnie lepsze, chociaż i tak w sumie nie w jednej palecie magnetycznej. Użyłam też troszeczkę na początek takiego cienia wpasującego się w te zielenie, również z paletki Pastel Non Matte, on się nazywa chyba Świeży, natomiast generalnie później zdecydowałam się jednak dać ten błysk i zostawić tak bardziej różowo, i tak jest dużo tutaj jest zieleń i róż na koszulce i uznałam, że po prostu pod kątem tej mniejszej ilości, czyli różu, dopasuję sobie makijaż. Ale się nagadałam, teraz przechodzę już do kwestii perfumowej. Aktualnie w użyciu mam na lewym przedramieniu Koale Zoologist oraz na prawym to mam Ormond. Jest to niszowa marka, zapach Woman. Zapach, w którym pokładałam po opisach, nutach ogromne nadzieje. Muszę powiedzieć, że to nie jest generalnie zły zapach. Czuć jakoś składników. W ogóle wpasowuje się też w aurę, jeśli spokojnie mógłby się znaleźć w tym cyklu 33 recenzji jesiennych. Oczywiście obecnie, że ona będzie kontynuowana, też będzie seria równolegle 33 recenzji zapachów niszowych, tam będzie już różny przekrój niszowych, niekoniecznie tylko jesiennych, a w jesiennym będą i nisza, i mainstream unikaty, różnego typu kwestie. Także tak, to na pewno będzie realizowane w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o lewy, to jest Zoologist właśnie Koala, to jest Zoologist, który pokładam ogromne nadzieje, pokładałam. Niestety to nie jest Zoologist, które muszę mieć w postaci flakonu. Koala mi rozczarowała. Mój Eukaliptus Henry będzie zdecydowanie lepszy, jest intensywniejszy, mocniejszy, wyrazistszy i bardziej, tak powiem, wpływający na emocje, na taki spokój wewnętrzny i tak dalej. Tutaj mamy ziołowość, która po czasie idzie troszeczkę bardziej w stronę, powiedziałabym, męską. Jest to taka ziołowość troszeczkę inhalacyjna, ale większą inhalacyjność ma według mnie leniwiec z Zoologist. Natomiast mało w tym jest intensywności, mało jest takiego mocnego uderzenia i mało jest zieloności tak naprawdę. To wszystko jest takie, powiedzmy, bardzo bliskoskórne, nikłe i ta ziołowość jest taka troszkę przebrudzona. Wolę jednak mocniejsze akcenty ziołowe, gdzie mam więcej zieloności, może więcej takiego mocnego uderzenia mokrego.